Czekaliście na ten dzień jak na prezenty na gwiazdkę? Szczerze? Od 2018 roku tak. Czekałam na to. W tamtym roku też byłyśmy z mamą, ale to nie było to. W końcu mogę też spotkać znajomych, których tylko widzę na IEM-ie i tylko też na Expo. Tyle lat tego nie było po prostu, nie było tego uczucia. Byłyśmy w Spodku przez ten czas, ale jakby zapomniałam, jak wygląda w ogóle Expo, jak tutaj to wszystko się dzieje, ile tu się dzieje w ogóle. W końcu wróciło tak, jak było 4 lata temu, największe i jestem z tego powodu bardzo szczęśliwy. Brakowało nam bardzo Expo, widzimy olbrzymie zainteresowanie przestrzenią wystawienniczą. Na Expo można wejść za darmo, nasi wystawcy przygotowali masę atrakcji, m.in. koncerty muzyczne, turnieje dla amatorów czy spotkania z influencerami. Jestem przekonany, że każdy niezależnie od wieku znajdzie coś dla siebie. Raz, dwa, trzy i nawet kiedy ciebie nie chcę. Siemanko, mogę zapytać, w co gracie? W Bayonetę 3 na Nintendo Switch. I jak wam idzie? Bardzo dobrze, jak myślę na ten moment. W co grasz dzisiaj? W Super Mario Maker 2, jak nazwa sugeruje. Taka stara gra już. No dość stara. Wygląda na starą i z tego co kojarzę, to dość stara. Ale fajna. No, klasyka w gatunku, także ciężko, żeby nie była fajna. Znaczy, są gry, które są stare i nie są fajne, ale kto nie lubi Mario, come on. Za kogo się dzisiaj przebrała? Viper z Valoranta. Dzisiaj to jest Lucy z anime Cyberpunk, Edgeranex. Jestem teraz w stroju Rebeki z serii Cyberpunk Edgeranex. Na tym IEM-ie właśnie w tej chwili świętuję 10-lecie w cosplayu. I moim pierwszym eventem był IEM. Czego tu dzisiaj szukacie? Co was najbardziej interesuje? Gdzie najdłużej się zatrzymujecie? O kurczę. Chciałam powiedzieć, że szukamy szczęścia, ale myślę, że najbardziej nas interesują mecze, zwłaszcza ja mam dzisiaj na sobie bluzę G2, a G2 dzisiaj gra, więc jak najbardziej liczymy na ich zwycięstwo. Aktualnie na Expo jestem z powodu różnych konkursów, turniei, możliwość spotkania się z ludźmi, których znasz z internetu. To jest zupełnie inna atmosfera, jest zupełnie inaczej. Inni ludzie są inni. No i to wszystko, ta cała otoczka, to jest niesamowite. Tak samo zawody, to jest niesamowite, to jest zupełnie coś innego. Fajnie jest, że to jest gdzieś tu u nas zorganizowane, że od tylu lat i gdzieś ten IEM zawsze skojarzony z tymi Katowicami. A tutaj mają możliwość i szansę po prostu przyjeżdżać różni ludzie. Są przyzwyczajeni, że przyjeżdżają, przylatują nawet do Katowic. Katowice, można powiedzieć, że są już taką stolicą e-sportu w Polsce? Oczywiście, że tak. Ja przyjechałam specjalnie ze Szwajcarii tylko na IEM. Jeżeli mieliby to zmieniać, myślę, że spotkałoby się to z jednak jakąś tam, można powiedzieć, odrobiną, może nie hejtu, ale myślę, że z krytyką, że jednak jest zmieniane to miejsce. Także myślę, że jak najbardziej Katowice są i powinny zostać stolicą e-sportu.